Długoterminowa strategia renowacji w świetle obecnych wyzwań energetyczno-klimatycznych. To temat naszej debaty, debaty Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo, jesteśmy na początku, jesteśmy u progu realizacji gigantycznego programu, który można określić jako program powszechnej termomodernizacji. Są na to pieniądze, są na to środki. Pytanie, czy jest taka chęć, żeby właśnie poddać się powszechnej termomodernizacji. O tym będziemy rozmawiać podczas naszej debaty. Będziemy rozmawiać zarówno o samym programie, jak i o wyzwaniach, które wiążą się z jego realizacją. W ramach długoterminowej strategii renowacji budynków zaplanowaliśmy działania właśnie związane z ograniczeniem emisji, z termomodernizacją budynków, zarówno taką płytką termomodernizacją budynków, jak i głęboką termomodernizacją budynków. Tych budynków, które oczekują na termomodernizację w Polsce, jest naprawdę bardzo duża ilość i tutaj musimy podjąć konkretne działania i tutaj strategia te działania określa. Strategia, długofalowa strategia jest narzędziem ważnym, ambitnym, ale bardzo potrzebnym dla nas wszystkich. Mamy zapewnione finansowanie na tę strategię, mamy chęć, jesteśmy gotowi organizacyjnie. Ważne, żebyśmy wszyscy zrozumieli potrzebę podjęcia działań. My Polacy lubimy być niezależni, a niezależność ma szerokie rozumienie, więc apelujemy do wszystkich i do biznesu i do współobywateli, aby uniezależnić się, być kreatorem tego, co się dzieje w naszym kraju i skorzystać z finansowania unijnego, które my oferujemy na finansowanie strategii. Przyjęta przez rząd długofalowa strategia renowacji budynków oznacza, że do roku 2050 będziemy musieli przeprowadzić około 7,5 miliona tego typu renowacji. Oznacza to, że właściwie każdy właściciel budynku, czy to publicznego, czy prywatnego, będzie musiał podjąć jakieś działania na rzecz renowacji budynku, który jest w jego posiadaniu, czy w zarządzaniu. Dzięki temu osiągniemy nie tylko poprawę efektywności energetycznej, a więc spadek też kosztów i zużycia energii, ale również uzyskamy znaczną poprawę jakości życia i zdrowia. Myślę właśnie, że te dodatkowe aspekty, dodatkowe korzyści z termorenowacji powinny stanowić ważny element edukacji i budowy świadomości inwestorów. Składową wszystkich kosztów energii jest z jednej strony cena nośnika energii, ale z drugiej strony wolumen energii, jaką zużywamy. Dlatego niezwykle istotne jest to, jak duże zapotrzebowanie na energię mają nasze budynki. Kompleksowa i głęboka modernizacja budynków, czyli realizacja celów długoterminowej strategii renowacji budynków, może nas przybliżyć do zmniejszenia tych rachunków, do ograniczenia zużycia energii, a tym samym ograniczenia kosztów naszych kosztów energetycznych, jakie ponosimy w naszych gospodarstwach domowych, ale dodatkowo ma wiele innych bardzo pozytywnych aspektów, między innymi poprawę jakości powietrza, poprzez zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, czyli pozytywnie wpływamy na realizację celów polityki klimatycznej, efektywne energetycznie budynki to również zdrowe budynki, poprawiamy dzięki temu jakość naszego życia, komfort przebywania w takich budynkach, nasze budynki stają się zdrowe. Realizacja naszej przyjętej w Polsce strategii termomodernizacji, która jest niezwykle ambitna, wymaga tak naprawdę udziału wszystkich stron, które w ten proces są zaangażowane. Począwszy od ministerstwa, poprzez biznes, poprzez finansowanie, banki, a skończywszy oczywiście na osobach, na beneficjentach, które będą te budynki termomodernizować. Moglibyśmy powiedzieć, że skuteczna realizacja strategii wymaga podpisania czy stworzenia takiego paktu dla termomodernizacji, czyli porozumienia
wszystkich interesariuszy, stron, które w ten proces będą zaangażowane, w tym celu, aby ten ambitny cel, aby tę ambitną strategię zrealizować, aby osiągnąć na samym końcu dekarbonizację budynków do 2050 roku. Musimy sobie uświadomić, że tego czasu jest bardzo mało.